rowerach, bo jest dużo szlaków turystycznych, żeby mogło sobie jeździć na rowerze. I na przykład jeszcze można iść na stawę i łowić ryby. Rynek, Energylandie, parki. Można iść na przykład na warsztaty do Lolicoli, krówki na przykład robić. Można na przykład pojeździć na rowerze, na hulajnodze, powędkować, popływać na basenach. Bardzo mi się podobają konie, kocham swoją bardzo rodzinę. Uwielbiam chodzić z kolegami albo z koleżankami na spacer. A na rynku jest ratusz miejski. Dinozaur Land. Park, są to rzeźby na wodzie. Bardzo fajnie. No i Energylandia. Tam jest dużo atrakcji. Można iść na basen, tam też jest. Na zjeżdżalnię można iść na atrakcje, czyli na przykład na jakieś roller coastery, czyli na przykład Hyperion, Zadra, Dolinę Karpia, Kościół. No i na pewno warto tu przyjechać do naszego ośrodka, żeby spróbować wiele fajnych zajęć. Największą atrakcją turystyczną jest tu Energylandia. Energylandia, bo można się wykąpać, można też poleżeć na leżakach, poopalać się, pomoczyć nogi, pobawić się, zjeżdżać na zjeżdżalniach i różne rzeczy z basenem związane i takimi plażowymi. Na przykład na piękne stawy połowić ryby, karpie, do Western Campu przespać nockę. Piękniejszym to jest mój ośrodek kultury. W lecie są organizowane różne pikniki, na których są różne pokazy, puszczanie bańki, dmuchanie balonów, malowanie twarzy. Za to, że można pójść do Energylandii i jeszcze sobie wykupić nocleg i pójść do Zetrolandu i zwiedzić galerię szklaną w Zatorze. Nasze gminy są piękne, zabytkowe kościoły. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej. Jest dużo stawów, tam jest dużo kaczek, łabędzi. Można tam chodzić, oglądać. Jest tam taka mała dróżka. I ona prowadzi na ten czak, tam jest taki staw do łowienia ryb. Tam przychodzą rybacy i łowią ryby. Na przykład można tam nazbierać jakiś roślin, można tam na rowerach pojechać. Zetrolland i Energylandię. Mamy Energylandię, Zetrolland. Czasami też są koncerty i można sobie kupić na przykład kapelusz jakiś, albo maskotkę. A pewno Energylandia, Dinozaurland. Ciekawą atrakcją są spływy kajakowe na Skawie i Wiśle. Boisko. W obrębie rynku mamy też zabytkowy ratusz. Mamy też stawy, kościół, zamek, różne rzeczy. Fajne są trasy rowerowe. Są takie festiwale, powiedzmy. To na przykład jak Dzień Zatory, to też jest fajnie. Na przykład do Karpika można sobie pojechać na rowerze, połowić stawy tam, jak się jedzie. Można też zobaczyć Świętego Rocha. Pomnik? Pomnik w Zatorze. Mina Zator należy do Doliny Karpia, ponieważ jest tu dużo stawów hodowlanych. Mi najbardziej się podoba strefa ekonomiczna. Specjalnością w Zatorze jest karp. Ciekawym połączeniem smaku jest pizza z wędzonym karpiem. Najpiękniejszym miejscem.
No, jak się jedzie na stawy, na rowerach, to zawsze są, jest coś na tych stawach, że łabędzie są na stawach, no i to jest dla mnie ładne. Nie wiem, mamy dużo pięknych miejsc, nie za to, więc nie da się tego tak jakby określić. I mógłbym nawet zabrać wszędzie taką osobę, bo mamy bardzo piękną gminę Zator. Poszliśmy na karuzelę, mogliśmy zwiedzić dinozaury, które były rwone, a jeszcze poszliśmy na taką atrakcję dla dzieci i były tam gokardy, park owadów też jest i jest młot, spinner i tam jest jeszcze restauracja jakby, to jest głodnio. Kupowaliśmy lody, bawiliśmy się. Wybraliśmy się do Dinozaturlandu, a tam zwiedzaliśmy park mitologii. Najpierw w Zatorlandzie zaczęliśmy wycieczkę od kina, od filmu o dinozaurach, o ptakach i o jajach na przykład dinozaurów i o takich malutkich tinusiach. Byliśmy w kinie i oglądaliśmy film o dinozaurach. Potem byliśmy na różnych atrakcjach, czyli na takim smoku, na takich słonikach, w takim małpim gaju i tam w takich dinozaurach tam było ich dużo. Było bardzo ładnie to wszystko przedstawione, ruszały się, wszystko było ciekawie opisane w kilku językach. Zwiedzaliśmy dinozaury, widzieliśmy wodne bestie. Podobały mi się bardziej dinozaury, które się więcej ruszały. Potem poszliśmy oglądać dinozaury. Następnie poszliśmy na znowu taką część bardziej rozrywkową. A potem już wróciliśmy. Niektóre dinozaury sikały. Że najlepszy jest park linowy, parku mitologii. Podobały mi się rzeźby na wodzie. Byliśmy cali mokrzy. Dużo ludzi było, dosyć dużo. I na ścieżkach nasza grupa troszkę dużo zajmowała miejsca. Byliśmy na park mitologii i tam płynęliśmy takim statkiem, można tak powiedzieć. Że siedliśmy na rollercoasterze, mieliśmy wolny czas i wesoło było.
Mogliśmy się pobawić. Mieliśmy 2 razy czas wolny. Gramy się w takie mini gry, jak walnięcie w gruszkę i kopnięcie piłką. Wyglądało to tak, że szliśmy taką fajną dróżką, co jest jedno drzewo. No i nie mogą tam wjeżdżać samochody. Jak ktoś ma tam dom, to może, ale tak to nie. No i potem poszliśmy na rynek i przez rynek poszliśmy w stronę Zatorlandu. Jak już byliśmy w nim, to na początek wchodziliśmy, kupowaliśmy bilety, zakładaliśmy takie opaski. Byłem w kulkach, w parku mitologii, na koniu trojańskim. Były tam takie fajne dinozaury ruszające się i w ogóle. No i były fajne rozrywki, fajny salon gier i fajne opisane dinozaury. I potem poszliśmy na atrakcję. Mogliśmy kupić lody, ale nie mogliśmy iść do parku owadów ani na inną strefę, także posłuchaliśmy i mieliśmy przyjść od 14. No to przyszliśmy od 14 do pań na zbiórkę i zapytałam się, czy pójdziemy do parku owadów. Panie powiedziały, że dziś nie pójdziemy. No to poszliśmy do parku mitologii, znaczy do parku dinozaurów, gdzie mogliśmy je oglądać. Były małe jaja T-Rexa, pancerny ankylozaur, T-Rex. Dużo atrakcji, kupowaliśmy sobie takie różne zabawki, nie zabawki. Ustaliśmy się na wystawkach. Jeździliśmy na atrakcjach, zwiedzaliśmy dinozaury, poszliśmy do mitologii, płynęliśmy tam statkiem. Byliśmy na atrakcjach. Jak już byliśmy koło muzeum, był tam sklepik i też mogliśmy sobie coś w nim kupić. A potem poszliśmy do parku mitologii. Jechaliśmy statkiem, opowiadali nam historię o mitologii. No i poszliśmy też na park linowy. Fajnie było. Poszliśmy do konia. Te dinozaury były wielkie i ruchome. Był film o dinozaurach. We'll be right back.
serdecznie z Zatora. Przesyłam Wam gorące uściski. Serdecznie zapraszam Was. Warto tutaj przyjechać. Pozdrawiam Was, widzowie. Serdeczne pozdrowienia z Zatora, z Doliny Karpia i w ogóle z całego rynku. Ściskam Was mocno, Zatora. Pozdrawiam wszystkich widzów i buziaczki do Was. W naszej gminie na pewno nie będziecie się nudzić. Gorące pozdrowienia z gminy Zator, z naszej półkolonii. Przesyłam Wam piękne pozdrowienia z gminy Zator. Serdecznie pozdrawiam z gminy Zator. Serdecznie pozdrowienia z gminy Zator. Przesyłam moc uścisków naszym widzom. W naszej gminie jest bardzo ekstra. Uwielbiam ją i będę tu przyjeżdżał prawie codziennie. Serdeczne pozdrowienia z Zatora przesyła nasza kolonia. Serdecznie pozdrawiam Waszych widzów. Posyłam Wam moc buziaków z naszej pięknej gminy.